W 2007 roku Donald Tusk obiecywał Polakom. Wierzymy w cud gospodarczy, ale ten cud nie polega na tym, że ministrom rosną słupki na wykresach, tylko na tym, że ludziom zaczyna żyć się lepiej. Że mają pieniądze na lekarstwa, na wakacje i na wszystko, czego potrzebują. Że pensje nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek i policjantów są godne ich trudu i wagi ich pracy. Że buduje się bezpieczne drogi. Polacy są historycznym, dumnym, silnym europejskim narodem. Polacy są narodem wielkim, który wniósł znaczący wkład w europejskie dziedzictwo. Mamy prawo żyć i pracować jak Europejczycy. Polacy zasługują na więcej. Na godną pracę i płacę. Na bezpieczne życie. Na uczciwe i sprawiedliwe państwo, które pomoże, kiedy tego potrzebują. Razem zdołamy zrealizować marzenia Polaków. Solidarnie sobie pomożemy. Żeby zrealizować nasze wspólne marzenia o Polsce, trzeba tego chcieć. Trzeba mieć wolę i energię działania, a nie mówić nic nie mogę i uciekać od odpowiedzialności. My, Polacy, możemy wiele zdziałać. Dla Polski, dla siebie, dla Europy. To my możemy dyktować warunki, a nie przytakiwać możnym i wywieszać białą flagę. Polacy potrzebują zmian. Nie chcą z lękiem pytać, jak żyć. Donald Tusk nie sprawdził się. Zawiódł. Nie sprostał marzeniom Polaków. Zatrzymał rozwój Polski, spętał energię. My to zmienimy. Razem zrealizujemy marzenia o silnej Polsce. Polacy zasługują na więcej.